Cześć, witajcie w nowym filmie i dzisiaj pokażę Wam aktualizację makijażu moich brwi. Nagrywałam już tutoriale tego typu wiele razy, ale u mnie, jak wiecie, co jakiś czas się to zmienia. Głównie zmieniają się produkty, ale efekt zawsze jest mniej więcej podobny, bo wiecie, że ja lubię mocno podkreślone brwi i takie, które trochę jaśniej się zaczynają, trochę ciemniej się kończą i są właśnie takie no naprawdę wyraźne i mocno podkreślone i ten kształt jest też wyraźnie zarysowany. I nadal cały czas bardzo często dostaję pytania, jeśli chodzi o to, czego używam do brwi, jak te brwi po prostu osiągają taki wygląd, jaki mają, taki jaki mają dzisiaj, i postanowiłam nagrać aktualizację, ponieważ trochę się zmieniło, od jakiegoś czasu używam innych produktów, i żeby zaspokoić Waszą ciekawość i też pokazać Wam mniej więcej, jak to wykonać, no to właśnie nagrywam ten film. Także jeśli jesteście ciekawe, jakich produktów w tej chwili używam, po prostu aktualnie i jak to robię, to oglądajcie dalej. Ok, więc zaczynamy i podejrzewam, że większość z Was wie, jakiego produktu użyję. W ogóle wyglądam mega dziwnie bez brwi i jak się tak malowałam, to spojrzałam na siebie i mówię, coś jest naprawdę nie tak. Użyję produktu, który już Wam pokazywałam, ale nie pokazywałam Wam tak krok po kroku, jak go używam. I będzie to Eyebrow Set z marki Catrice. I to jest właśnie takie duo cieni do brwi. Ten zestaw ma też sobie tutaj w takiej szufladce małą pensetę i pędzelek do brwi, ale ja go nie używam, tylko używam swojego własnego. I jak widzicie, mam tutaj właśnie dwa cienie, już trochę zużyte, chociaż powiem Wam, że długo można ich używać. Ja nie używam ich jakoś mega długo, ale już swój czas przeżyły, zwłaszcza, że ja codziennie praktycznie ich używam. Mamy tutaj też lusterko, które wbrew pozorom jest naprawdę bardzo praktyczne i ja swoje brwi robię właśnie przy użyciu tego lusterka, w nim jakby się przeglądam, kiedy maluję brwi. Mamy tutaj dwa produkty, jaśniejszy i ciemniejszy, a raczej dwa odcienie takiego chłodnego brąz, właściwie ten to nawet nie jest brąz, tylko taki chłodny, no powiedzmy, że bardzo jasny, zszerzały brąz, a ten to już jest ciemny brąz i używam obu tych odcieni, ale zdecydowana większość to jest ten ciemniejszy kolor. Jeśli chodzi o pędzel do brwi, ja nagrywałam film o pędzlach do makijażu, które używam najczęściej, ale jest to taki pędzel, niestety nie mogę Wam pomóc konkretnie, bo jest to pędzel, który bardzo dawno temu kupiłam z jakimś zestawem z BH Cosmetics. Jest to taki mały pędzelek zakrzywiony, klasyczny, do brwi. Bardzo go lubię, dlatego że jest mocno zbity i naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Nie lubię takich miękkich pędzli do brwi, albo szerszych też. Ten jest malutki, bardzo mocno zbity, jest sztywny, dzięki czemu mogę precyzyjnie pomalować swoje brwi. No i dobra, zaczynamy. Na początek zawsze zaczynam od tego ciemniejszego koloru i od zewnętrznej części mojej brwi. I co też lubię robić, delikatnie zamaczam pędzel w chusteczce takiej nawilżanej. Używam takich zwykłych baby chusteczek, więc delikatnie przejeżdżam pędzelkiem po tej chusteczce, żeby był minimalnie zwilżony, dzięki czemu ten cień będzie bardziej jakby taki precyzyjny. No i nabieram cień i zaczynam od wyrysowania tak od połowy brwi do zewnętrznej części, ale tutaj pod spodem, jakby pod brwią, tą dolną granicę. I w tym momencie też wyznaczam kształt jakby dolnej linii brwi. I dalej, bez dobierania znowu cienia, tym co mam nadal na pędzlu, zbliżam się do wewnętrznej części brwi, ale taką bardzo lekką ręką. I wyznaczam sobie tutaj tą linię. I w tym momencie mam wyznaczoną granicę brwi. Dalej znów nabieram ciemny cień i przemieszczam się tutaj od połowy, jakby od zewnętrznej części brwi do końca i idę do góry. Przez całe to miejsce, gdzie mam włoski, aż do miejsca, w którym chciałabym, żeby ta brew się kończyła. Jakby wyznaczam po prostu tutaj grubość brwi. Wypełniam sobie tą przestrzeń. No i teraz czas na wyznaczenie tutaj kształtu górnej części brwi. I zarysowuję właśnie tutaj ten kształt. Jak widzicie, łączę też tą górną część z dolną. No i znowu wypełniam, żeby wszystko było równomiernie. No i dobra, kiedy teraz mam już zewnętrzną część brwi wyznaczoną, to przesuwam się resztką tego, co mam na pędzlu, znowu bardzo delikatnie tutaj do przodu brwi. Minimalnie sobie wyznaczam tutaj górną granicę.
I teraz wycieram pędzel o moją chusteczkę i sięgam po ten jaśniejszy odcień. Nabieram odrobinę tego koloru i teraz tutaj wyrysowuję sobie tą przestrzeń. Jeśli chodzi o początek brwi, to staram się takimi pionowymi pociągnięciami narysować tutaj jakby przód brwi, żeby to w miarę naturalnie wyglądało. I tak bardzo delikatnie dotykam skóry. I tak wygląda moja brew i powiem wam, że czasami mam potrzebę wyczesania brwi, wyczesania nadmiaru produktu z brwi, kiedy po prostu nałożę go za dużo, ale dzisiaj uważam, że wyszło jak najbardziej ok, więc przechodzę do kolejnego kroku, który nie zawsze wykonuję, przyznaję, kiedy nie mam czasu, to tego nie robię, ale bardzo lubię ten krok, dlatego że nadaje taki bardzo intensywny i wyraźny kształt mojej brwi, a mianowicie używam korektora. Jest to korektor z paletki Golden Rose Correct and Concealer Cream Palette i jest to numer 02 Medium to Dark. I korektor z tej palety, którego używam, to jest ten pierwszy, bo tutaj tu mamy cień, a ja używam tego pierwszego korektora i pędzlem, już teraz wam mogę powiedzieć, kiedyś też robiłam brwi i zaznaczałam tym pędzlem i też używałam tych korektorów, tylko po prostu używam innego produktu, trochę inaczej. I jest to Zoeva Browline 322. Ten pędzel wygląda następująco, jest to taki zakrzywiony również pędzel, też bardzo sztywny, ma bardzo krótkie włosie, dzięki czemu jest precyzyjny, tyle, że jest szerszy, sporo szerszy niż taki typowy pędzel do brwi. Nabieram sobie odrobinę korektora i znów zaczynając od zewnętrznej granicy brwi i tutaj pod spodem wyznaczam sobie linię. Kieruję się do przodu, do wewnętrznej części brwi. I teraz, kiedy mam wyznaczoną tą linię, to pędzlem delikatnie przyciągam korektor w dół. Zwyczajnie mam oko pomalowanego jeszcze, dlatego nie nachodzę sobie na żadne cienie, ale później zmatowię to beżowym, matowym właśnie cieniem. I teraz tym, co zostało mi na pędzlu, delikatnie wyznaczę sobie tutaj górną część brwi, tutaj gdzie trochę za daleko najechałam, też sobie przytrę. Czasami, kiedy robię drugą brew i któraś wyjdzie mi mniej symetryczna w porównaniu do drugiej, to poprawiam sobie właśnie też górną tutaj granicę brwi tym pędzlem i korektorem, żeby były mniej więcej takie same, a raczej chociaż w miarę podobne, bo czasami, wiecie, gdzieś mi się za wysoko pociągnie, wtedy mogę sobie wszystko skorygować właśnie korektorem. Okej, i ostatni krok, jeśli chodzi o brwi, to będzie żel do brwi i pokazywałam wam już wiele razy również żel do brwi z marki Golden Rose Long Stay Brow Gel, on się chyba po prostu nazywa, ale są dwie sprawy. Po pierwsze, nie mogę go nigdzie znaleźć, żeby wam pokazać. A po drugie, jak mam być szczera, od jakichś 2 tygodni przestawiłam się z powrotem, bo kiedyś go używałam, na żel do brwi marki L'Oreal Brow Artist Plumper, czyli ten właśnie tutaj żel. Jedyna rzecz, którą mogę mu zarzucić, to to, że ta szczoteczka jest trochę za duża i trzeba być bardzo precyzyjnym, żeby sobie nie pomazać gdzieś dookoła brwi. Jakiś dziwny dźwięk słyszałam, jakby ktoś biegał na parapecie. Nieważne. Okej, okay, ale jak po prostu jestem dokładna i staram się precyzyjnie go nałożyć, to wszystko jest okej. Okay. I zazwyczaj nie zdarza mi się, żeby gdzieś tam pomazać dookoła brwi, także nałożę sobie właśnie ten żel. On ma w sobie też takie małe włoski, które trochę zagęszczają brwi. No i od razu ta brew wygląda o wiele lepiej. Nie wiem, czy tą różnicę widać w aparacie, ale tutaj ta brew jest taka płaska, a tu już jest taka trójwymiarowa, dlatego że te włoski są podkreślone i widać, że nie jest tylko jakby pomalowana, ale trochę to wygląda jakby po prostu, jakby miała więcej włosków na brwiach, także naprawdę daje to super efekt. No i dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o mój makijaż brwi. Dajcie znać, jak wam się podoba taki kształt brwi i czy wystawiacie na raczej bardziej naturalne brwi, czy bardziej takie podkreślone, jak ja robię. I tak jak mówię, to by było na tyle. Dajcie kciuk do góry, jeśli film wam się podobał. Taki krótki, ale taka po prostu aktualizacja w pigułce. Także dzięki jeszcze raz za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, pa, pa!